na co dzień porusza się jednak innym samolotem, Cessna 206, a w powietrzu spędził ponad 3,5 tysiąca godzin. Łukasz Świderski, czyli lewoskrzydłowy, lata Extron 330 SC. Jego nalot akrobacyjny to zaledwie 500 godzin. Ale proszę przyjrzeć się dokładnie liniom pozostawianym przez generatory dymu i zobaczą Państwo, że wszyscy trzej piloci lecą naprawdę idealnie. I te 500 godzin wcale nie przesądza o niewielkich umiejętnościach Łukasza Świderskiego. Jest w końcu też Sebastian Nowicki na samolocie Extra 330 LC, prawoskrzydłowy, nalot 7,5 tysiąca godzin. I Sebastian, podobnie jak wielu pilotów, którzy występują dziś przed Państwem, na co dzień jest pilotem cywilnym, kapitanem Airbusa 320, no i czynnym zawodnikiem akrobacji lotniczej. Piękny runwers przed Państwem, synchroniczny, naraz w pełnej krasie zespół Firebirds. O Łukaszu można powiedzieć, ma jedynie 500 godzin, ale to były mistrz Polski w akrobacji samolotowej z roku 2012 albo 2013, nie pamiętam w tym momencie dokładnie. Także umiejętności na najwyższym poziomie. I mijanka. Aparaty teraz. Mam nadzieję, że ponownie zespół Firebirds zaprezentuje dla Państwa pętlę lustrzaną. Bardzo trudną ewolucję. Ćwiczyli ją przez kilka lat. Od tego roku przed Państwem prezentują pętlę lustrzaną. Jeden samolot w normalnej pozycji, drugi odwróconej i w takich pozycjach, jakby złączeni z sobą, kręcą całą pętlę. Póki co solista przed Państwem. W indywidualnym pokazie. Lot na minimalnej wysokości i super wolna beczka. Lekko przyspieszona na końcu. Solista odchodzi. Samoloty już. Jeden w locie odwróconym, drugi w normalnym. I pętla lustrzana, drodzy Państwo. Bardzo rzadka ewolucja oglądana na polskim niebie. Piękna lustrzanka. Brawo. Zespół Firebird.